Mówię o narodzinach nazizmu. To będzie po Putinie. Ale Rosja się wtedy rozpada. Rosja ma pewne tradycje walki o władzę. Proszę zamknąć oczy i wyobrazić sobie taką scenę. Trochę codzienna rzeczywistość. Wracają Państwo z pracy, wchodzą do domu, otwierają drzwi, witają się Państwo z rodziną. Następnie wchodzimy do kuchni, wyjmujemy z lodówki coś do jedzenia, włączamy wodę w elektrycznym czajniku, idziemy zobaczyć, co dzieje się na świecie, włączając telewizor, a przy okazji dzwoni do nas sąsiad, który chciał oddać pożyczoną skrzynkę narzędzi. A teraz proszę otworzyć oczy i wyobrazić sobie, że za naszą wschodnią granicą nic z tego, o czym powiedziałem, może się już nie wydarzyć. Ktoś wraca do domu i nie spotka się z rodziną, bo ta rodzina uciekła do innego kraju. W domu nie ma prądu i wody już od dawna. W lodówce jest pusto, a sąsiad do nas nie przyjdzie już nigdy, bo zabiła go rosyjska bomba. I to w pierwszych dniach konfliktu, który wybuchł za naszą wschodnią granicą. Dlatego właśnie dzisiaj pierwszy odcinek programu Studio KGHM w całości poświęcimy tym wydarzeniom, które od 24 lutego przykuły opinię publiczną. Na całym świecie. W naszym studiu nasi goście. Jan Piekło, były ambasador Polski na Ukrainie. Witam serdecznie. Witam również. Tomasz Jędruchów, dziennikarz radiowy, telewizyjny, korespondent telewizji polskiej, który w dniu, kiedy nagrywamy ten program, jest chyba szóstą czy siódmą godzinę dopiero w Polsce, bo tam ku dopiero wróciłeś z Ukrainy. Od ciebie chciałbym zacząć i chciałem Cię zapytać o coś, co dla wielu nie tylko postronnych obserwatorów, ale nawet ekspertów, amerykańskich generałów, wydaje się. Wręcz no nie do uwierzenia, że zderzenie tak nieporównywalnie nieproporcjonalnych sił, że tak potężna Rosja w zderzeniu z jednak słabą Ukrainą, z tą ukraińską armią, ta rosyjska armia, przed którą drżał cały świat, tak bardzo sobie nie radzi. Jak to jest możliwe, że Ukraina potrafiła się tak postawić i przeciwstawić Rosji? Tutaj kluczowe jest to, co jest kluczowe w zasadzie w każdej wojnie i w każdym konflikcie to jest ogromna wola walki Ukraińców. Tu żadna armia, nawet najlepiej wyszkolona i wyposażona na Ukrainie, nie dałaby rady, gdyby nie to ogromne wsparcie zwykłych ludzi, którzy chcą walczyć. To było widać jeszcze przed samym wybuchem wojny, kiedy Zaczęło się tworzenie obrony terytorialnej. Świeża ustawa, dopiero co przyjęta, a ludzie i to codziennie tysiące, potem dziesiątki tysięcy ludzi wstępowały do obrony terytorialnej po to, żeby móc walczyć, gdyby ta wojna wybuchła. A kiedy ta wojna wybuchła, ta złość, która w tych ludziach zaczęła kipieć, która się zaczęła objawiać i to nie tylko mówimy o mężczyznach walczących na wojnie, ale też i o kobietach, które wprawdzie cierpią, że ich mężowie, ojcowie, synowie idą na wojnę, ale idą w dobrej sprawie. I ta ogromna chęć, która jest zawsze powtarzana we wszystkich rozmowach słyszalna obrony ojczyzny swojego domu. To, co się najczęściej powtarza, my jesteśmy u siebie i my nie chcemy, żeby ktoś nam tutaj wchodził, bo to jest nasz dom. To jest coś, co sprawia, że dzisiaj, mimo tych, tej ogromnej przewagi rosyjskiej armii, mimo tych strasznych ran zadawanych tym wielkim miastom, jak Mariupol, jak Harkov, jak Sumy, gdzie te miasta są zrównane z ziemią, dzisiaj praktycznie, gdzie umierają ludzie z powodu katastrofy humanitarnej, tam nikt nawet nie myśli o tym żeby e, oddać złożyć broń żeby namawiać prezydenta do kapitulacji a ostatnie sondaże robione na Ukrainie mówią że 80% 70 80% wierzy w to że będzie zwycięstwo na pewno a tylko 20 mówi że najprawdopodobniej tam nie ma miejsca na to żeby powiedzieć że pokój za wszelką cenę że poddajemy się żeby nie było strat nie my jesteśmy w domu i nikogo tam nie chcemy wpuszczać a z kim walczą ci Żołnierze ukraińscy, o których powiedziałeś, ludzie, którzy jeszcze do niedawna byli pracownikami w biurowcach, mechanikami samochodowymi, piekarzami, ojcami, matkami, bo przy kobiety też walczą, walczą z rosyjskim specnazem, czy z, z jednak w większości z 18-19-latkami wysłanymi przez Putina trochę jak mięso armatnie na rzeź. Tu musimy rozdzielić dwie rzeczy. Jest armia zawodowa, wyszkolona, wyposażona, która prowadzi część działań i jest obrona terytorialna, która stanowi pewnego rodzaju wsparcie zaplecze. Bardzo często pojawia się bardzo jasny komunikat nie przeszkadzajcie nam, to mówimy do cywilów, um, od tego jest armia, żeby walczyła. Na przykład, najlepszy przykład, Mariupol czy Charków. Mer Harkowa powiedział do cywilów, wyjedźcie proszę, ewakuujcie się póki są otwarte drogi, bo Zadaniem armii jest walka, i ta armia walczy właśnie ze Specnazem. Oni walczą z artylerią, oni walczą z tymi, którzy atakują bezpośrednio. Ale mamy też całą obronę terytorialną, która świetnie się sprawdza w walce z dywersją, bo to jest jeszcze jedna rzecz w tej wojnie, która myślę, że dawno nie była obserwowana w żadnym konflikcie zbrojnym, jest ogromna e, liczba dywersantów, nawet swoich ludzi, szpiegów, którzy zostali. Obudzeni. Podam przykład: miasto Wasylków niedaleko Kijowa. Myśmy tam bywali kilka razy dziennie, kilka razy tygodniowo, bo to było miasto ostrzeliwane bardzo intensywnie ze względu na lotnisko wojskowe. Ale tam też była dywersja Rosjan, ale też i swoich ludzi. Okazało się, że miejscowy mężczyzna, który był znany wszystkim przez lata, wstąpił do obrony terytorialnej, dostał broń, przez trzy dni był na punktach kontrolnych, czwartego dnia pojawił się w schronie, zastrzelił 14 osób. Dopiero potem udało się go zlikwidować. Swój człowiek. To jest coś, czym muszą się mierzyć właśnie ludzie z obrony terytorialnej. Zwykli ludzie, którzy są niesamowicie odpowiedzialni, co my jako dziennikarze doświadczamy, bo nie ma dnia, żeby, kiedy my rozstawimy kamerę, żeby. Przechodzień z psem: babcia idąca po zakupy, starszy pan zadzwonił na policję. Tu są podejrzani ludzie. Oni przyjeżdżają, sprawdzają nas, przepraszają nas zawsze, za co my potem mówimy: nie, przepraszajcie nas, to jest wasza praca. Dziękujemy za waszą służbę, bo wy bronicie swojego kraju. Nam jest przykro, że wam dodajemy pracy, ale ta świadomość odpowiedzialności jest tak gigantyczna, że to jest coś, co, co nigdy wcześniej tam nie było obserwowane i ja też osobiście właśnie w żadnym kraju nie doświadczyłem tak ogromnej odpowiedzialności. Nawet tych zwykłych ludzi. Tam każdy ma te zadania podzielone, więc tak jak mówimy, armia walczy z armią, to, obrona terytorialna pomaga to organizować, walczy z dywersją, a zwykli ludzie też są czujni. To też jest bardzo ważne. To, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to, na co zwrócone są oczy całego świata, co re relacjonuje CNN, Fox, France 24, a nawet telewizję w Chinach, chociaż te ze specyficzną narracją, ale powiedzmy sobie, w dalekiej Azji już trochę inaczej to wygląda. To jest wojna jednego człowieka, który przekonał swój naród, że na Ukrainie jest jakaś banda faszystów, która terroryzuje ludność cywilną. Czy to jest coś niestety dużo gorszego? O, obawiam się, że to jest niestety coś dużo gorszego. To jest coś podobnego do pewnego zjawiska znanego nam z ubiegłego stulecia. Mówię o narodzinach nazizmu i narodzinach Hitlera po I wojnie światowej, który właśnie na przegranej wojnie, na upokorzeniu, na klęsce zbudował sobie coś, co potem wydało z siebie II wojnę światową. I napad na Polskę w 1939 roku. To jest bardzo podobny mechanizm. Rosja, która utraciła części ziem w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego, to co mówi Putin, mówił wiele razy, że największa tragedia geopolityczna dla niego to jest rozpad Związku Radzieckiego, i na tym czymś został zbudowany ten upiorny, hybrydowy. Rosyjski imperializm, który jest połączeniem czegoś, co ma wiele wspólnego z, ze Związkiem Sowieckim, ale jednocześnie w to jest wpisana również cała mitologia związana z imperializmem carskim. Ale jak można przekonać 144 miliony, no nie wszystkich, ale ogromną większość ludzi, którzy mają, mieli dostęp do Twittera, do Facebooka, mogli czytać. Te same informacje ze świata, na tych samych portalach międzynarodowych, którzy jeździli po świecie, bo przez część bogatych Rosjan jeździło po całym świecie, widzieli, jak ten Zachód wygląda. Jak można przekonać do takiego szaleństwa i spowodować, żeby oni w to szaleństwo uwierzyli? Myślę, że to pewnie miało kilka płaszczyzn. I jedna na pewno była taka, że aha, no patrzcie, my tu możemy skorumpować całą elitę polityczną Zachodu i prowadzić sprawę do tego, że ponieważ to jest biznes, więc oni wchodzą w, w te układy takie jak Nord Stream 2 i to, co zrobił kanclerz Schroeder i stają się naszymi sojusznikami. To jest... To, to tak się zaczął demontaż Europy i demontaż właściwie zachodniego świata. To jeden mechanizm. A drugi mechanizm na pewno jest taki, że to jest propaganda. To jest propaganda, która, no, która jest można powiedzieć porównywalna z Gebelsowską. Tylko, że to jest tak siermiężne, że to budzi politowanie. jak się. Gdyby to nie było tak straszne, tak nie wiązało się z takim dramatem, który dzisiaj dzieje się na Ukrainie, wcześniej działo się w Gruzji, a nie tylko w Gruzji, no, Czeczenia, wiele konfliktów, no to można byłoby uznać, że to jest jakiś scenariusz tragi farsy. Im bardziej siermiężne, to tym łatwiej przeciętnemu człowiekowi w to uwierzyć, szczególnie jak rzeczywiście zacznie być przekonany, że jego życie jest gorsze i żyje w biedzie dlatego, że to wszystko przez NATO. Tomku, ty byłeś w Rosji korespondentem. Muszę się z tego nawiązać, bo nam się wydaje, tak jak mówisz bardzo często, że ludzie mogą, jeżdżą, oczywiście. Tylko 30% ma paszporty zagraniczne. To znaczy, że tylko część z tych 30% rzeczywiście jeździ. Tylko ludzie w wielkich miastach naprawdę wiedzą, e, gdzie szukać informacji w internecie. Od paru lat używanie VPN-ów jest karalne. 5 lat więzienia grozi za to, że sobie zainstalujesz i uruchomisz VPN w tym komputerze. Komputerze, a wiele stron już od wielu lat jest poblokowanych. Dla ogromnej większości społeczeństwa rosyjskiego głównym źródłem informacji jest telewizja, ta, która jest dzisiaj nie ma innej, jest tylko państwowa, w mniej lub bardziej lekkim wydaniu. I coś, co ja już widziałem po myślę, dwóch, trzech latach bycia w Moskwie, jeżdżąc po kraju, bo myśmy też dużo jednak pracowali, czy na Syberii, czy na Dalekim Wschodzie, okolice Kamczatki, Wody Wostoka, był taki, takie okienko transferowe. Kiedy ludzie, którzy chcieli, mogli zostać w Rosji, ale też mieli paszport. Jeżeli widzieli, że to nie jest ich miejsce, to by mogli wyjechać. I wyjeżdżając, kiedy ja już wyjeżdżałem z Moskwy w zeszłym roku, kiedy Rosja poprosiła mnie bardzo kulturalnie o to, żebym opuścił jej podwoje, jako osoba niepożądana na terytorium tego kraju. A dzisiaj to chyba 8 lat by ci groziło więzienia za jeden materiał, który byłby 15, 15, 15. nieprzechylny e dla władz. Chodzi o to, że ja już mam takie wrażenie, że tam nie trzeba fałszować wyborów, dlatego, że ludzie, którzy mieli coś w głowach, już dawno wyjechali, a została ta tak zwana rosyjska wata. Te sondaże już nie są fałszowane, to poparcie jest realne, ale też są tak naprawdę w większości ludzie, którzy tak właśnie reagują, jak mówi pan ambasador. 80 kilka procent wedle ostatniego sondażu, 80 kilka procent yy, Rosjan, 88, w drugim sondażu 82 procent Rosjan, popiera wojnę, czyli yy, robiąc z tego bardzo krótką i prostą historię, ci ludzie są za tym, żeby zabijać innych ludzi. Oni wierzą w operację, która jest... Yy, przeciwko prowad... faszystom. Nie. Operacja jest prowadzona z użyciem precyzyjnych ataków niszczących infrastrukturę. Przecież szpital w Mariupolu, ginekologiczno położniczy, gdzie trzy osoby zginęły pod gruzami, w tym dziecko, gdzie następna matka umarła, to według propagandy Putina to była właśnie siedziba chyba Azowa, tak. To nie, tam nie było ludzi. Tego batalionu Azowa. Tak, przecież według propagandy Putina oni nie wpuszczali tam kobiet. Tam nie było żadnych dzieci. A te kobiety, które świat zobaczył na zdjęciach kobiety w ciąży prowadzone... to świat zobaczył, to jest fotomontaż. Fotomontaż. Zresztą powiedział to Siergiej Ławrow, Maria Zacharowa. To wszystko, co widzimy, te, te obrazki, które my pokazujemy, które my publikujemy, to jest fotomontaż zrobiony w strukturach NATO. Y to przejdźmy do tego, tego słynnego wydarzenia, które miało miejsce na stadionie Łóżniki. Słynnego w bardzo pejoratywnym sensie. 80 tysięcy ludzi na stadionie, kolejne 100 tysięcy ludzi przed stadionem, nie wiem ile milionów Rosjan przed telewizorami. I wszyscy widzą Putina, który taką płomienną mowę wygłasza. Jak potem zagraniczni komentatorzy zauważyli, ubrany w kamizelkę kuloodporną, to będzie cytat i kurtkę za 78 tysięcy złotych włoskiej firmy, ta 12 tysięcy euro kosztuje ta kurtka, cytuje pismo święte. A prowadzący przyczepiają sobie literę Z, tą samą, która białą farbą jest wymalowana na czołgach i transporterach opancerzonych, które atakują. Ukrainę. No cóż, może warto przypomnieć, że Niemcy hitlerowskie. Myślałem, że Buchakowa, pan zaczyna. ambasador przypomni. Bo to już trochę zapisło. Tak do do Buchakowa też możemy nawiązać. Natomiast jak chodzi o Niemcy, to oni przecież mieli napis na w klamrach pasów: Gott mit UNS, czyli Bóg jest z nami. Tutaj tu warto wspomnieć o roli cerkwi prawosławnej ta cała hybryda którą skonstruował Władimir Putin to ona zawiera w sobie elementy prawosławia imperializmu carskiego i oczywiście wymiaru sowieckiego to jest taki miszmarsz kompletny natomiast to nieszczęsne prawosławie uległo kompletnej dekonstrukcji w wyniku jednak pewnego gestu który wydarzył się na Ukrainie, a mianowicie uznania Cerkwi Ukraińskiej Prawosławnej przez patriarchę Bartolomeo, co po prostu obcięło skrzydła tej narracji kremlowskiej i spowodowało, że Kirył, czyli patriarcha moskiewski, jest jak dobrze pamiętam już w tej chwili na liście sankcyjnej. To się chyba odbyła taka scena, bo nawet nie wiem, czy tam w jednej z twoich telewizji relacji tego nie było, kiedy patriarcha moskiewski odbiera taki raport od dowódcy tak, rosyjskich tak, tak. wojsk lądowych, który... I to się w cerkwie odbywa. No, to, to wygląda na jakąś, że to jest matryk. No plus oczywiście no. potwierdzenie ekspresji z Żadne tam dookoła ekspresji z My musimy... Tak. Tu był dokładnie taki argument. Musimy zniszczyć tych faszystów, którzy po, doprowadzają, nie wiem, tam był argument gejowskich parad, które prowadzone, organizowane na Ukrainie miałyby zagrażać czci i wierze w Rosji, no, konstrukcja karkołomna. A Rosjanie sobie nie zadają pytanie, no to pytania o to, no to ilu jest tych faszystów, skoro tak słabo nam idzie. Ale oni tego nie wiedzą, że słabo im idzie. Tak im idzie dobrze. Przecież nic się nie dzieje. 500 osób zginęło. Te cele są realizowane. Czy tak długo trwa te cele? Tak? Ale, Ale może taki, skri... taki, był plan. taki był plan. Taki był plan. I 500 osób zginęło po stronie rosyjskiej, tak. pewnie kilkanaście tysięcy zabitych faszystów po stronie. To, to rzeczywistość, którą. Mhm. i ludzie w to wierzą. No. Część. Ja, nie, ja bym nie uważał, że 100% Rosjan w to wierzy. Ale wierzą, a... bo się boją, czy bo to myślę sobie, panowie, że może to jest tak, jak w jakimś najgłębszym czasie stalinowskim, że ludzie to oglądają i wiedzą, że tak nie jest, ale mówią, no, ale musimy udawać, że tak jest. Tu jest wiele czynników. To jest czynnik braku informacji, czynnik strachu, czynnik wygody, czynnik niezainteresowania bierności. Tutaj to wszystko jest tak zmiksowane, że niestety w tym konglomeracie, jeżeli mówimy o Rosji, daje to taki efekt. Albo wy. I niezainteresowania. W związku z tym te osoby dla spokojności, sumienia i serca powiedzą przy rankingu, że przy jakimś sondażu, że no tak, tak, popieramy, popieramy. Są osoby, które w to wierzą, bo są fanatycznie zakochane w swoim carze i władcy. Ja pamiętam jedno słowo yy, mojego znajomego prokuratora rosyjskiego, który powiedział, wiesz, dla Rosjan. Najważniejsza jest stabilizacja, ale nie taka, jak wam się wydaje. Dla Rosjan stabilizacja to są dwie rzeczy. Wiedzieć, kogo się bać i dokąd uciekać. Trudno sobie wyobrazić, żeby jeżeli ktoś zadzwoni do Rosjanina i zapyta go, co myślisz o Putinie, to żeby ten ktoś powiedział coś złego na temat Putina, więc... Wydaje mi się to trochę absurdalne. Czyli też musiałby być w pełni anonimowy i przeprowadzony poza granicami Federacji Rosyjskiej. Tak, dokładnie. To wtedy dokładnie. Powiedziałbym jeszcze pewnie parę tygodni temu rowy wykopane pomiędzy Rosją a Ukrainą, ale to już dawno nie są rowy, tylko to są po prostu spalone zgliszcza ukraińskich miast i, i, i miasteczek. To coś, co na zawsze podzieli te dwa narody. To będzie tak, jak e, część Czeczenów, którzy nienawidzili Rosjan i do dzisiaj ich nienawidzą, i nawet jak Kadyrow objął władzę, to dalej gdzieś tam w górach byli ci Czeczeni, którzy byli w sensie wysadzić, żeby tylko zniszczyć rosyjski transporter. Czy to już zostanie zaszczepione? Również nie tylko u tych mężczyzn, którzy dzisiaj walczą na froncie, ale również u tych małych chłopców i dziewczynek, które gdzieś tam na granicy z Polską próbują, czy już się przedostały do Polski, to widziały, że to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich czterech tygodni. To nie jest kwestia najbliższego roku dwóch, to może być 50 lat następne. No, było coś takiego jak denazyfikacja po II wojnie światowej. I Niemcy były takim no, moralnym sprawcą i. Stosunek do Niemców był bardzo negatywny w Europie. To samo się stanie w tej chwili z Rosjanami. To będzie ten sam proces, tylko że tutaj nie będzie chodziło o denazyfikację, tylko deputinizację, bo to jest chyba dość dobre określenie. On się nawet bardzo podoba muszę powiedzieć. Tylko Niemcy, po II wojnie światowej, to, co się wydarzyło szczególnie w zachodnich Niemczech, to był przetrącony kręgosłup tego narodu. Długo podejście do spraw militarnych, armii, operacji, wojskowości, to nawet do dzisiaj młodzi ludzie. Te tematy są dla nich bardzo sensytywne, a Rosjanie, mam wrażenie, w drugą stronę, jak oni są zapędzeni w róg, to stają się jeszcze bardziej agresywni. Tam 24 coś się zmieniło. Oni powiedzieli wyraźnie tak, mówią w zwykłych rozmowach, zwykli Ukraińcy, jaki jeden naród? Przecież my dzisiaj z Polakami, z Czechami, ze Słowakami, z Litwinami, z Łotyszami jesteśmy bliżej niż z Rosjanami, chociaż to nie są Słowianie. To nie jest jeden naród, to jest obcy genetycznie kod. My nie jesteśmy jedną słowiańską rodziną, to zupełnie jest coś innego. Dzisiaj tak to wygląda i tak jak panowie mówicie, absolutnie to będą dekady, pokolenia, jeżeli to się może, jeśli w ogóle to się może zmienić, bo Rosjanie mają swoją dumę i oni też, przepraszam, to jest sytuacja, którą pamiętam z moich pierwszych wyjazdów do Moskwy w 2009 roku, kiedy szła próba parady zwycięstwa ulicą Otwerską, stoi człowiek bezdomny w potarganych, ubraniach, w dziurawych butach i on płacze, bo jest dumny. On płacze z dumy, bo on jest dumny, że jego kraj ma tak silną armię, którą można pokazać światu. On nic nie ma. Ten bezdomny, który nie ma nic. Tak. Nie ma co jeść, ale on jest dumny z armii. Czyli to jest stan umysłu. To, o czym się mówi od dawna. Nie chcę teraz obrażać, no jest wielu Rosjan, no pamiętajmy o tym, że wśród tych 144 milionów ludzi są też ludzie przyzwoici, normalni, no starający się jakoś w tym odnaleźć, nawet protestujący przeciwko temu, co się dzieje przez te aresztowania na ulicach Moskwy. To nie jest 10 osób, tylko tam było bardzo dużo. No jak na jak warunki takiego kraju, gdzie grozi za to wiele lat więzienia. Ale dla większości Rosjan... To jest stan umysłu, panowie? Spróbujmy na to popatrzeć może jeszcze troszeczkę inaczej. Tam są również narody, które, a mówię głównie o dalekiej Syberii, które nigdy specjalnie się nie lubiły z Moskwą. Ja nie mówię, że tam jest w tej chwili jakiś duch separatyzmu. Natomiast jeżeli wszystkie kolonialne mocarstwa europejskie się rozpadły to przecież Rosja też jest kolonialnym mocarstwem, które się jeszcze nie rozpadło, dlatego że jest kontynentalne, a nie, były, nie miało swoich kolonii terytorium tam gdzieś w Afryce. Tak, terytorium, dokładnie, terytorium zamojskich. Więc w tej chwili może się tak stać, że tym przetrąceniem kręgosłupa, o którym pan redaktor już mówił, no to będzie właśnie rozpad tego tworu, który jest sztuczny. Chcę wrócić do 2008 roku. Prezydent Lech Kaczyński w Gruzji na wieców, również w ekstremalnie wówczas niebezpiecznych warunkach, mówi, że dzisiaj Gruzja jutro, 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 dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa bałtyckie, a później może kiedyś czas i na mój kraj, myśląc o Polsce. I patrząc na to, co dzieje się na Ukrainie, no nie sposób nie zapytać o to, czy to w 2008 roku był scenariusz III wojny światowej nakreślony przez Lecha Kaczyńskiego, wywołanej przez Władimira Putina i jego działaniami, które wtedy zostały opisane przez polskiego prezydenta? Czy to jednak dla Zachodu byłby cały czas lokalny konflikt? No, Ukraina, no cóż, no, no obradzimy się na Putina, nie będziemy handlować, wstrzymamy system wymiany bankowej, międzybankowej SWIFT. No, państwa bałtyckie, no źle się stało, coraz bliżej NATO, Rosja, ten drapieżny niedźwiedź ze wschodu, no ale co mamy zrobić, Przez wojny atomowej nie wywołamy. No, kolejne państwo. Znaczy, gdzie jest ten moment, kiedy ja też, broń Boże, nie chcę teraz nawoływać do, do jakiejś takiej wojny i agresji NATO, bo nie o to chodzi, ale gdzie jest ten moment, kiedy Zachód mówi stop? Znaczy, to jest cienka czerwona linia. Jeżeli ją przekroczycie, to nasze myśliwce zaczną bombardować, nasi żołnierze zaczną strzelać, i nasze czołgi pojadą na wschód. Ja myślę, że ta czerwona linia jest teraz. To, co powiedział. Yy... Prezydent Kaczyński w Tbilisi to było ostrzeżenie, które dotyczyło kraju odległego, Gruzji i nikt wtedy specjalnie się tym nie przejmował. Jeszcze Sochkaszwili został oskarżony o to, że to on sprowokował i co pewnie w jakimś stopniu może i było prawdą, ale to zostało bardzo skutecznie sprowokowane. Więc najprawdopodobniej po no, potem była Ukraina 2014, czyli Krym i mm, inwazja na Donbasz. Też Zachód nie reagował, wprost przeciwnie. No. Nord Stream 2 postępował, prace się zaczęły i teraz został skończony i no, po prostu Zachód gdzieś na swoim łonie wyhodował to, co się nazywa kolektywnym Putinem, czy, czy on może taki całkiem kolektywny nie jest, ale to jest wspólne dzieło. To, o tym próbował ostrzec świat, przed tym próbował ostrzec świat prezydent Kaczyński. To za nasze pieniądze, za nasze może tylko w małej części, ale za pieniądze Niemców, Francuzów, obywateli państw Beneluxu, to za te pieniądze Putin sprzedając gaz i ropę kupował rakiety, budował czołgi. Oczywiście, e, polityka gospodarka, gospodarka surowcowa. Zresztą jedna rzecz, o której... Zachód nie chce słyszeć. Sankcje 2014 roku były, ale były tak słabe, że pozwoliły Rosji uniezależnić się w wielu dziedzinach, przede wszystkim rolniczej. 10 lat temu do Norylska za kołem podbiegunowym woziło się jedzenie samolotami, i teraz mają swoje szklarnie, które są ogrzewane geotermią i oświetlane prądem z tamtych elektrowni wodnych. Dziś nie ma już problemu, że coś inaczej. Te lata pozwoliły, te sankcje które były, ale były śmieszne po prostu. Były śmieszne, bo one naprawdę były nieporównywalne. Do tego, jakie powinny być, pozwoliły Rosji też przygotować się. taka instrukcja dla Putina właściwie my ci pokażemy, co musisz zrobić, żeby się potem nie bać naszych sankcji. Przecież my, my tutaj wa walczymy, że będzie SWIFT odcięty i nie będzie działać karta Visa i Mastercard. A od 2018 roku wszyscy Rosjanie, którzy chcą otrzymywać jakiekolwiek świadczenia, muszą mieć kartę systemu płat płatniczego Mir. O którym my, o istnieniu my jego nie wiemy, bo nas to nie interesuje, bo on działa tylko w Rosji, ale tam Visa i Mastercard mogą wyjść. I wyszły. I co się stało? Nic się nie stało. Karty dalej działają, bo wszystkie banki państwowe wydają karty MIR, a teraz, żeby działały na świecie, to się dogadano z Chińczykami i połączono to z Union To jest tylko malutki urywek. Teraz jest w stanie stworzyć sobie swój mikroświat, który będzie niezależny od Zachodu. On już jest. Z McDonald'em, który nie jest już McDonald'em, tylko wujaszkiem Wanią. Z... Dlaczego? On może być McDonald'em. Przecież jest przyjęte prawo nowe, które pozwala korzystać ze znaków towarowych, z patentów. Przecież Kuriozalny przykład świnka Pepa, która została zaczyna, zaczęła być skopiowana bez zgody właściciela, sąd w zeszłym tygodniu wydał wyrok, że skoro właściciel jest z nieprzyjaznego państwa, czyli z Wielkiej Brytanii, to nie może rościć sobie prawa do swoich praw. McDonald's może zostać McDonald's. A świnka została patrzą w tej sytuacji. Ale to mówiąc zupełnie poważnie, kto im wyprodukuje samochody? No bo Motoryzacja w Rosji, sektor automotyw, to tylko ten, gdzie produkują głównie niemieckie i francuskie koncerny. Kto będzie serwisował samoloty Boeinga i Airbusa, które latają w, w aeroflocie? Kto dostarczy elektronikę do komputerów? Kto Słynny sprzęt, który Francuzi sprzedawali na no, telewizje, termowizję. Potem się okazało, że te sankcje to tak nie wszyscy do końca do tego bardzo na serio podeszli. No, Rosjanie sami tego nie zrobią. Był pomysł, żeby Chińczycy w tym pomogli. I zdaje się, że ten pomysł jest już nie do końca aktualny. I najwyraźniej widać, że Paki, Pekin próbuje przyjąć pozycję uważnego obserwatora. Nie zamierza bezpośrednio pomóc w dostarczaniu zbroi, zbrojenia i amunicji w tej chwili Rosji. I zastanawia się, czy im się opłaca w tej chwili być przedmiotem sankcji. Po ostatniej rozmowie prezydenta Bidena z Xi, wygląda na to, że jest tam jakaś refleksja. Podobno w tej chwili Chiny decydują się o przysłaniu konwoju humanitarnego do, na Ukrainę. To by świadczyło o jakimś przemyśleniu, i okazuje się, że w takim razie Putin może zostać sam. To długo jest w stanie rządzić Rosją? To jest już jego końcówka. A jeżeli to jest jego końcówka, to. To jest perspektywa, na którą powinniśmy patrzeć w kategorii tygodni, miesięcy czy roku, może dwóch lat. Myślę, że to dużo zależy od zdecydowania Zachodu. Dużo zależy od polityki chińskiej, w jakim kierunku ona tak bardzo zdecydowanie pójdzie. I trochę zależy od Turcji, która bardzo umiejętnie stara się rozgrywać na swoją korzyść sytuację, ponieważ ona jest zainteresowana rywalizacją z Rosją w rejonie Morza Czarnego. I chciałaby być ważniejszym krajem. Czy sobie wyobrażasz tą kurosję bez Putina? Putina, który. Właściwie jak patrzymy na współczesną Rosję, to było od zawsze I, i żyje już pokolenie dorosłych ludzi, dla których Putin był od momentu jak się urodzili i no jest dalej, zawsze był Putin jak car, który jest wieczny. On Prasznief też był tyle lat i Stalin też tyle lat rządził i Rosja czy Związek Radziecki funkcjonowały po ich śmierci. Problem jest gdzie indziej. Nie to czy Putin będzie, czy go nie będzie, tylko kto będzie po Putinie. Bo, bo może być ktoś gorszy? Yy, przede wszystkim musimy pamiętać, że mocodawcy Putina, bo to nie jest człowiek, który sam zdobył władzę. Jemu ona została przekazana, on został wykreowany i jest utrzymywany. To są ciągle ci sami ludzie, więc oni się nie zmienią. Więc może być na przykład, to jest jedna z takich teorii, że. Ponieważ przyszedł już czas na prezydenta Putina, więc wpuszczono go na taką minę. E, za parę miesięcy może się okazać, że przyjdą panowie generałowie, którzy zaserwują mu tę herbatę trochę bardziej doprawioną, albo po prostu go aresztują, powiedzą Zachodowi: No, Putin tam już krysza pojechał, czyli po prostu pan prezydent już stracił kontakt z rzeczywistością. My zabieramy go, cofamy, zabieramy wojska z Ukrainy. Zachód z radością otworzy ramiona, zniesie wszystkie sankcje, jeszcze pomoże demokratyzować Rosję. To jest jedna z wielu teorii, które. Teraz krążą, ale I co, będzie wtedy business as usual, czy znaczy wszystko wróci do normy, nie będzie Putina, będzie inny człowiek? Oczywiście, tylko że no właśnie to jest niestety rzecz, której zachód nie potrafi, i to jest dla mnie przerażające. Putin, który od 20 lat leży jak otwarta książka i można go czytać, a każdy nowy prezydent, czy kanclerz, czy polityk przychodzący na zachodzie otwierają od nowa. Powiedziałeś ci, którzy wybrali Putina? A kto dzisiaj rządzi Rosją? Ci oligarchowie, którzy kiedyś wybrali Putina, czy Putin, który trzyma wszystkich oligarchów w szachu i oni się go dalej śmiertelnie boją i dlatego on jeszcze dalej jest u grze? Oligarchowie w ogóle już nie są w grze. To nie oni dostarczają informacje Putinowi, to nie oni kryją jego rzeczywistość, to nie oni przynoszą mu raporty na biurko. To jest wojsko i to jest stosun służby. Myślę, że efektem tego będzie nie to, że ktoś może przejąć władzę po Putinie i będzie... W stanie rządzić Rosją i że być może będzie jeszcze bardziej niebezpieczny, albo być może mniej niebezpieczny, i wersja będzie taka, jak pan redaktor mówił, że po prostu Zachód z rozkoszą wyciągnie dłoń. Może być zupełnie inaczej, może być tak, że dojdzie tam do walki o władzę. Co jest bardzo możliwe, ponieważ Rosja ma pewne tradycje walki o władzę. I w... Ale Rosja się wtedy rozpada wtedy, na republiki? Wtedy tak może być. Chociaż. Tam jest też problem systemowe, systemowej likwidacji opozycji. I dziś te odśrodkowe dążenia bardzo dobrze zostały zniwelowane przez centralną władzę. Nie ma już prezydentów, Tatarst prezydentów Tatarstanu, nie ma prezyd przecież Kaderów nie jest prezydentem, on ma jakieś inne stanowisko, się to inaczej nazywa. Przecież są autonomiczne republiki, jak Republika Sacha czy Buriasek, które miały swoich prezydentów, dziś ich już, już nie ma tych prezydentów. To są szefowie obwodów, czy tam republik, yy, którzy są nominowani, namaszczani. Nie ma tych y, takich silnych przez 20 lat tych rządów. Opozycja została systemowo zlikwidowana przez robienie filtrów municypalnych, y, progów rejestracji, utrudnień w rejestracji, tego wszystkiego. To pięknie zablokowano możliwość organizowania się w stowarzyszenia, a ci, którzy rządzą w regionach, to są namiestnicy Kremla, więc tak naprawdę nawet jeśli są jakieś dążenia separatystyczne, są za słabe, żeby mogły same z siebie, tak jak to było w 1989 90 roku w przypadku państw bałtyckich. To się nie powtórzy. Tylko my mówimy o jakimś gigantycznym chaosie na ogromnym terytorium, i to jeszcze w państwie, które ma arsenał jądrowy. To może być jeszcze gorzej niż jest teraz. Tam jeszcze może być element w postaci pogarszającego się poziomu życia, biedy, która z reguły zawsze wyprowadza ludzi na ulicę, bez względu na to, jaki to jest kraj. I jeżeli nie będzie co jeść, rzeczywiście, a może do tego dojść no to wtedy taki scenariusz jest realny. Rzeczywiście Putinowi udało się dość skutecznie po prostu ulokować na stanowiskach zarządzających poszczególnymi regionami swoich, swoich ludzi, ale w samym Czerwabińsku miało miejsce ostatnio coś bardzo ciekawego, kiedy, kiedy w Czela ludzie wychodzili na ulicę, żeby protestować przeciwko Łukaszence i wspierać Białorusinów. I, I jakoś nie miało to nawet, przez jakiś czas to trwało i Putin ich tam specjalnie nawet nie wskazał do więzienia. To protesty w Chabarowsku, prawda? Tak, dokładnie. Pisięczne. Dokładnie, więc. Więc okazuje się, że pewne rzeczy, które nam się wydają niemożliwe, one jednak być może są możliwe i rzeczywiście uruchomi się proces powiedzmy wybuchu tego, tego imperium. I no nie jest wykluczone, że tam również Chiń, Chińczycy, którzy są bardzo mocno obecni w, w, części, w części Syberii. W, przyjdą po swoje? No, widziałem takie mapy chińskie, gdzie część Syberii to była. To były Chiny. No, i myślę, że w tej, chwili, w tej chwili mamy do czynienia z nagłą na zmianą geopolitycznego układu architektury bezpieczeństwa całego świata. I to widać coraz bardziej wyraźnie. Tylko, że nie wszyscy politycy, politycy na Zachodzie chcą przyjąć do wiadomości ten fakt. To na koniec. Pewnie to będzie marne pocieszenie dla tych, którzy dzisiaj muszą walczyć, dla tych, którzy dzisiaj muszą uciekać na Ukrainie. Z Ukrainy, dla tych, którzy stracili już swoich bliskich, ale spotykamy się pod koniec marca 2022 roku. Do końca tego roku, panów zdaniem, prezydentem Federacji Rosyjskiej będzie dalej Władimir Putin? Czy to już poszło tak daleko, że raczej wydarzy się na naszych oczach, i to jeszcze w tym roku, coś, co spowoduje, że będziemy w grudniu mówili o kimś innym? Chciałbym wierzyć, że to już będzie kto inny ale Rusko i duszy nie pojmiasz. Ja też uważam, że to, że to będzie ktoś inny, ale bardziej uważam, że to nie będzie tak, że to będzie ktoś inny, tylko będziemy mieli do czynienia z, z chaosem i raczej z dezintegracją tego całego, tego całego potworka imperialnego, którym jest, jest Rosja i to może być koniec świata, który znamy. Jan Piekło, Tomasz Jędruchów, panowie, bardzo dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. To był program Studio KGHM Piotr Chęciński. Zapraszam na kolejny program już za miesiąc.